Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę złożył Wiesław Stelmach, wieloletni skarbnik miasta Suwałki. Ale nie tylko skarbnik. Po nagłej śmierci Józefa Gajewskiego w 2010 roku to jemu powierzono zarządzanie miastem do czasu wyłonienia nowego prezydenta miasta. Wiesław Stelmach od wielu lat skutecznie sprawował pieczę nad samorządowymi pieniędzmi, pilnując, by każdy publiczny grosz, który trafiał do miejskiej kasy, był wydawany z rozsądkiem i w zgodzie z prawem. To jemu mieszkańcy zawdzięczają podstawową znajomość obiegu pieniądza w miejskich finansach. Ogromna wiedza, doświadczenie i wysoka kultura osobista połączona z poszanowaniem etyki zawodowej sprawiły, że pan Wiesław cieszy się powszechnym szacunkiem i sympatią zarówno współpracowników, jak i mieszkańców. Ci ostatni cenią go również za wyjątkową umiejętność tłumaczenia języka samorządowych finansów na zwykły, codzienny język zrozumiały dla tych, którzy o meandrach samorządowej ekonomii wiedzą naprawdę niewiele. Dlaczego chce odejść? Ponad półtora roku temu osiągnął wiek emerytalny i chce skorzystać z przysługujących mu praw. W sprawie jego rezygnacji muszą wypowiedzieć się radni, wszak obok prezydenta miasta sprawuje najważniejszą funkcję w magistracie. Wiesław Stelmach chce pożegnać się ze stanowiskiem skarbnika z dniem 27 lutego. Na skutek jego wniosku o rozwiązanie umowy o pracę swój wniosek do rady złożył prezydent miasta. Radni pochylą się nad nim w najbliższą środę.